W działalności samorządowej przyznanie absolutorium to nic innego jak ogólna ocena wykonania budżetu. Pamiętać należy, że za wydatkowanymi kwotami kryją się konkretne działania, realizowane inwestycje i nowe rozwiązania organizacyjne w różnych sferach funkcjonowania gminy. Wszystko to ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Wójt Tomasz Gęsiarz tej swoistej weryfikacji poddany został już po raz 10. Jak sam mówi, w rutynę jednak nie popadł i każdorazowo podchodzi do udzielenia absolutorium bardzo poważnie i z dużą pokorą. Dziś jest tak naprawdę najważniejsza sesja w roku. Absolutorium dla wójta gminy to jest potwierdzenie, że on prawidłowo realizuje strategię działania, inwestycje w gminie w danym roku kalendarzowym, także jest to dla mnie bardzo ważne. Zawsze jest jakiś element stresu, natomiast już dziś po raz 10 jubileuszowy otrzymałem to absolutorium jednogłośnie, także jest mi bardzo miło i to jest też potwierdzenie bardzo dobrej współpracy z radnymi, z sołtysami, z mieszkańcami, z pracownikami, bo ja tak naprawdę sam znaczę niewiele, natomiast w tej drużynie jest siła, a gmina to jest sport drużynowy. Jest to sukces dla nas wszystkich. Na pewno największym sukcesem jest to sukces dla wójta gminy. Jeżeli chodzi o zarządzanie finansami, oczywiście pani skarbnik, ale to jest cała drużyna. Tak jak powiedziałem, jest to drużyna radnych, jest to drużyna także sołtysów jako organu wspomagającego, bo tak naprawdę pierwsze zderzenie z problemami to sołtysi, ale wspólna praca, wspólne rozmowy nie jest zawsze tak wesoło jak na sesji, ponieważ organizujemy zawsze wcześniejsze spotkania, gdzie każdy może się wypowiedzieć i są różne opinie, ale rolą wójta, przewodniczącego jest doprowadzenie do wspólnego konsensusu, czyli do tego, żeby ta nasza mała ojczyzna, czyli gmina Mstów, była zawsze gdzieś na topie. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie, a wśród głosujących byli zarówno ci, którzy mogą poszczycić się już dużym doświadczeniem w pełnieniu funkcji radnego, jak i ci, których przygoda z samorządem rozpoczęła się od tegorocznych wyborów. Jestem tutaj też nowym radnym, ale mam ogromną nadzieję na to, że właśnie ta współpraca będzie tak wyglądała. Jestem bardzo mile, może nawet nie zaskoczona, ale bardzo się cieszę, że rzeczywiście jako ten nowy radny widzę, że tu wszyscy idą w jednym kierunku, że popierają dobre działania wójta. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona na chwilę obecną z tego, co się dzieje na tych radach w gminie i liczę na taką całą moją kadencję takiej naprawdę fajnej współpracy. Tegoroczne głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania było pierwszym w bieżącej kadencji, ale podobnych przed radnymi jeszcze kilka, bowiem zakończy się ona w 2029 roku.